najnowszym odcinku podcastu Inna Kultura razem z Janem i Michałem rozmawiamy o dwóch filmach wprowadzonych do polskich kin przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty. Małej mamie Selin Siammy i Kolanie Ahed Nadava Lapida. Cześć! W podcaście Inna Kultura od kilku lat dzielimy się naszymi opiniami o filmach i serialach, zarówno tych dostępnych w repertuarze najpopularniejszych kin czy platform streamingowych, jak i pozycji, które zobaczyliśmy na światowych festiwalach filmowych. Jeżeli jesteś jedną z naszych słuchaczek lub słuchaczy, to bardzo Ci dziękuję, ponieważ bez Ciebie nie byłoby innej kultury. Choć nagrywamy podcast przede wszystkim po to, by wyrazić naszą pasję, chcielibyśmy docierać do jak największej liczby osób. To właśnie Ty możesz nam w tym pomóc. W Apple Podcasts lub Spotify możesz zostawić swoją ocenę lub recenzję podcastu. To tylko kilka kliknięć, a mogą sprawić, że dotrzemy do nowych słuchaczy, którym będziemy mogli polecić ciekawe pozycje ze świata kultury. Bonusem niech będzie uśmiech na naszych twarzach i wdzięczność. A teraz zapraszam do posłuchania najnowszego odcinka. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w 169. odcinku podcastu Inna Kultura. Dzisiaj w pełnym stałym składzie, bo jest ze mną Julia. Cześć, Julio. Cześć, cześć. Witam wszystkich słuchaczy. Witam cię, Janie. Witam, Michale. Witaj, Julio. I oczywiście jest Michał. Witaj, Julio. Witaj, Janie. Ja tutaj przeskoczyłem zapowiedź, ale tak, naturalnie to przyszło. Dzisiaj mamy odcinek pod patronatem, można tak powiedzieć, Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, ponieważ będziemy omawiać film, który lada dzień wejdzie do polskich kin, ale zanim to nastąpi, to jeszcze wrócimy do jednego filmu, który co prawda już z ekranów z kin zszedł, ale no niestety nie udało nam się zrobić o nim odcinka wcześniej i po prostu chcieliśmy nadrobić, bo... Bo za chwilę i tak trafi na Nowe Horyzonty VOD najprawdopodobniej, więc jest o czym rozmawiać, jest warty temat. Mała mama Selin Siammy, więc to jest fajny film. W zeszłym roku w Cannes miał swoją premierę. Chyba. Tak rzuciłem w sumie, ale tak miał, dobrze. I jakby dlatego warto o nim wspomnieć, zanim przejdziemy do głównego tematu odcinka filmowego. Nie, ten film miał premierę na Berlinale. Przepraszam, najmocniej już odpalił mi się internet, sprawdziłem. Ale mniej więcej ten sam okres, no. Tak, to mniej więcej ten sam okres. Dlatego mi się po prostu Selin Siammy kojarzy z Cannes i jakoś tak to w głowie mi zostało. Ale tak, to było Berlinale. Więc ja od razu może przejdę tutaj do krótkiego opisu tego filmu i będziemy przechodzić do głównego wątku tego odcinka. Film Mała Mama to jest taki bardzo, bardzo ciekawy, bardzo urokliwy, bardzo przyjemne kino. Ja tutaj widzę, że w opisie na filmie napisałem, że to jest taki jak ciepły kocyk jesienią. Jest taki film, który nas tak opatula miłą energią. To jest film o relacji małej dziewczynki z drugą małą dziewczynką, ale okazuje się, że ta druga mała dziewczynka jest tak naprawdę młodszą wersją jej matki. I to jest film taki o radzeniu sobie ze stratą, o radzeniu sobie z takimi ciężkimi emocjami jako dziecko i główna bohaterka po prostu ma wizję tego, że spotyka swoją matkę w dzieciństwie i dziewczynki się jakby dogadują, zaczynają jakby razem zabawy w lesie. Jest to takie bardzo urocze, bo to jest po prostu taki obraz niewinności i obraz tego, jak dzieci sobie radzą właśnie z ciężkimi emocjami, jak nawiązują przyjaźnie, jak w ogóle wchodzą w interakcje z innymi. To jest rzeczywiście bardzo takie urokliwe i ciekawe. No i to jest film, który nie jest długi, bo trwa godzinę 12, ale jakby tam liczba emocji, które się rodzą w widzu, są naprawdę bardzo, bardzo duże. To jest po prostu bardzo taka ciepła, urokliwa historia, przynajmniej dla mnie. Ja to odebrałem w taki sposób, że po prostu takie swobodne lato i takie pozytywne emocje, które przeżywamy,
kiedy jesteśmy po prostu swobodni i wolni, a równolegle jest ten kontekst właśnie radzenia sobie ze stratą i tego, że właśnie dobrze jest pamiętać osoby zmarłe, ale w pryzmacie tego właśnie tych dobrych emocji, nie tych złych emocji, które nas się z nami rodziły i wspominania tego właśnie, jak umarły, tylko tego, jak żyły i jakby, jaki nam, jakby, co nam dała ta ich obecność w naszym życiu. Więc jakby to mi się bardzo rzeczywiście podobało i to było całkiem, całkiem przyjemne i urokliwe, także ja ten film bardzo lubię. To jest film w sumie, który no jest krótki, w zasadzie on też nie zostaje jakoś super długo z widzem, mam wrażenie, po seansie, ale jakby w trakcie jakby same pozytywne emocje wywołuje, przynajmniej we mnie. Ja bardzo dobrze wspominam na ten seans. Widziałem go na festiwalu Kamera Akcja. Pozdrawiamy i teraz oddam głos Julii. Ja przyznam szczerze, aż tak dobrze tego filmu już nie pamiętam, ponieważ widziałam go rok temu na Nowych Horyzontach, a tak jak Michał dobrze określił, jest to dość mały, kameralny film. Taka mała kameralna opowieść, która jest bezpretensjonalna, ale równocześnie też nie ma jakiejś takiej emocjonalnej wagi, że zostaje z widzem na bardzo długo. Stąd też pewnie aż tak bardzo ze mną nie została, ale ciepło wspominam sam seans. Nawet metrażowo jest to taki mały, kameralny film, bo on trwa raptem godzinę 13. Tak, ale jakby to, jakby ja uważam, że jakby takie filmy też są potrzebne, bo to jest coś takiego, że to jest właśnie taki trochę taki ciepły kubek właśnie zimą, że właśnie to jest taka opatula trochę nas, właśnie ten kocyk, o którym wspomniałem, że to jest takie po prostu ciepłe emocje, się w nas rodzą, to jest coś takiego, że no, w zasadzie każde z nas było małym dzieckiem i pamięta ten okres w jakiś sposób. Ten film pokazuje taką właśnie bardzo pozytywną wizję tego okresu. Też jest ciekawe, że w tym filmie właśnie dziewczynki bawią się na zewnątrz, jakby jest tak, że budują domek w lesie z patyku, więc jest też takie trochę takie nostalgiczne podejście do takiego świata trochę przedcyfrowego, kiedy właśnie wszystko było namacalne, wszystko było takie po prostu robione ręcznie, bo tam też jest bardzo ważny na przykład wątek na przykład robienia śniadania i dziewczynki sobie robią na śniadanie naleśniki i tego właśnie takiego rytuału i takiego właśnie, że oddawania serca i jakby robienia po prostu takich prostych czynności, ale jakby z takim namaszczeniem, właśnie z taką radością jakby i miłością i to jest właśnie takie, no to tak, bardzo, bardzo pozytywne emocje po prostu ten film wzbudza. On jakby jest skupiony właśnie na takich bardzo prostych czynnościach codziennych, ale jakby to jest takie po prostu no, spojrzenie, które no po prostu no cały czas, przynajmniej ja miałem tak, że znaczy cały czas się uśmiechałem w trakcie tego seansu, więc to jest taki po prostu no mały, pozytywny obraz, bardzo ciekawa rzecz. Mi się wydaje, że właśnie na przykład na streamingu właśnie się bardzo dobrze odnajdzie, że właśnie można sobie po prostu rano odpalić do śniadanka i jakby po prostu poczuć takie pozytywne wibracje na lato i jakby rozpocząć dobrze dzień. Plus to jest jednak film mocno familijny, taki myślę dość uniwersalny też międzypokoleniowo i nadający się do pokazania zarówno starszym, jak i młodszym. Tak, to w ogóle to jest też fajnie, co ty zwróciłeś uwagę. Mi się też wydaje, że właśnie przez to, że te bohaterki są, jakby ta dziewczynka poznaje swoją matkę jako dziewczynkę, to też jest fajny taki motyw do tego, żeby porozmawiać w ogóle o przeszłości swoich rodziców, żeby w ogóle zacząć rozmowę o tym, jakby na przykład właśnie jak nasi rodzice byli wychowywani, jakby tak, żeby to jest taki międzypokoleniowy dialog w ogóle zacząć. Więc rzeczywiście to jest jakby taki, no ciekawy taki moment do rozpoczęcia tych dyskusji. Dlatego wyczekujcie i obserwujcie, czy nie pojawi się już na VOD Nowych Horyzontów. Ja, jeśli dobrze pamiętam, bo tam chyba się dopytywałem, on dopiero ma być co prawda po lecie, czyli bardziej chyba na jesieni, no ale no to tak jak Michał powiedział, to jest taki film właśnie dobry też na jesień, żeby tak nas trochę opatulił i trochę ciepła nam dał, więc mam nadzieję, że jeżeli nie udało wam się obejrzeć w kinie, a jest też na to spora szansa, bo ten film był dosyć krótko na ekranach, no to po prostu, żebyście obejrzeli sobie w późniejszych miesiącach. Jest, tak jak wspomnieliśmy, jest krótki, więc też generalnie nie trzeba rezerwować sobie jakoś dużo czasu na niego, można sobie spokojnie tam każdego wieczora, nawet nie tylko w weekend, ale również w tygodniu włączyć na zakończenie dnia i myślę, że to będzie bardzo właśnie przyjemne zakończenie. Czyli możemy przejść już do głównego bohatera tego odcinka?
Tak, tak. To, i to będzie film, w zasadzie nie pamiętam, czy kiedykolwiek omawialiśmy film produkcji izraelskiej, więc myślę, że to będzie ciekawe i chyba pierwsze w naszym wykonaniu. Ale żebyście mogli się dowiedzieć czegoś więcej o tym filmie na wstępie, to oddaję głos Julii. Kolano Ahed to pierwszy film izraelskiego reżysera Nadava Lapida po tym, kiedy 3 lata temu zwyciężył on w Berlinie ze swoimi synonimami, zresztą świetnymi, które myślę, że możemy z całego serca polecić. Tutaj takie ciekawe nawiązanie, tak jak Michał przy Małej Mamie myślał, że Siamma jako reżyserka związana z Cannes również premierowała w Cannes z Małą Mamą. Tak tutaj Lapid, wcześniej zwycięzca w Berlinie z Kolanem Ahed, premierował jednak w Cannes, gdzie został nagrodzony zresztą za ten film nagrodą jury ex aequo z Memorią, o której rozmawialiśmy kilka odcinków temu. Kolano Ahed, zresztą tak samo jak synonimy, jest filmem bardzo mocno zaangażowanym w sprawy polityczne. Choć w synonimach wątek był raczej społeczno-kulturowy, dotyczył problemów imigracji i tym podobnych, problemów asymilacji. Tutaj mamy faktycznie mocno zaangażowany politycznie film. Głównym bohaterem jest szanowany reżyser, bardzo znany, którego można interpretować właściwie jako alter ego reżysera, również dlatego, że w filmie spotyka go rodzinny dramat śmierci matki, który również skłonił Lapida do napisania tego filmu. Scenariusz do filmu powstawał zresztą w bardzo krótkim czasie i myślę, że w tej formie też to bardzo mocno widać. Główny bohater, reżyser, zostaje zaproszony, aby pokazać swój film w małej lokalnej bibliotece, gdzie spotyka młodą dziewczynę, która okazuje się jakąś tam kierowniczką z ramienia ministerstwa, wciągniętą już właściwie w maski systemu, z którym on gdzieś przez całe życie starał się... któremu on starał się całe życie sprzeciwiać, starał się nie ulegać tym wszechobecnym naciskom w kraju, w którym gdzieś ministerstwo faktycznie chce wpływać na to, co powstaje i co jego twórcy głoszą. I pierwsze, z czym się zderza, to też taki dokument do podpisania dostaje, w którym ma zadeklarować, że nie podejmie pewnych delikatnych kontrowersyjnych tematów, co oczywiście jest dla niego gdzieś niedorzeczne, również dlatego, że obecnie przygotowuje się do filmu o Ahed Tamimi, od której właściwie imienia i sytuacji z nią związanej pochodzi sam tytuł filmu, ponieważ kilka lat temu, bodajże w 2017 roku, Ahed, czyli nastoletnia, właściwie urodzona zaledwie 20 parę lat temu, nawet wówczas chyba 16-letnia czy 17-letnia aktywistka, uderzyła podczas jednego z protestów otwartą dłonią izraelskiego żołnierza, za co trafiła na 8 miesięcy do izraelskiego więzienia. W tym momencie, tuż po tym, jeden z izraelskich polityków, który niedługo później został zresztą ministrem, napisał na swoim Twitterze, że jest mu bardzo smutno, że Ahed spędza teraz czas w izraelskim więzieniu, że jego zdaniem powinna dostać kulkę co najmniej w kolano. I stąd się wziął sam wątek tego kolana, który zresztą jest gdzieś na początku bardzo aktywnie poruszony w pierwszej scenie filmu, która jest sceną castingu do filmu o Ahed. Po tym długim monologu, gdzieś nakreślającym, o czym właściwie jest ten film, myślę, że mogę oddać głos Janowi. Jak tobie podobał się ten film? Ja muszę przyznać, że jak nie trudno było się pewnie domyślić, mogę powiedzieć, że nie jest to film z mojej bajki.
Nie jest to jakieś takie kino, za którym się zazwyczaj rozglądam i którego wyczekuję, ale muszę powiedzieć, że ten film mnie naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczył, pomimo tego, że ciężko mi było trochę w niego wejść, bo tam zwłaszcza na początku bardzo dużo się dzieje na pustyni i ten bohaterek idzie przez tą pustynię i początek trochę mi się dłużył, ale potem bardzo szybko zacząłem w niego wchodzić. Bardzo podobało mi się raz, że dialogi i właśnie te rozmowy, i tutaj fajnie, Julio, właśnie przytoczyłaś tutaj, nawiązałaś trochę do tych barw ochronnych, bo faktycznie ja też to czułem a jako, że Barwy ochronne to jest jeden z moich naprawdę ulubionych filmów, uważam, że jeden z najlepszych polskich filmów, jaki kiedykolwiek powstał. I dodatkowo podobały mi się takie, w cudzysłowie powiem, rozluźniające momenty, czyli na przykład wstawki z piosenkami. Że a to na przykład ta scena z tymi żołnierzami, ona to w sensie, była ona ciekawa wizualnie, czy na przykład jak główny bohater jechał tam z tym kierowcą i leciała muzyka w radiu, którą piosenkę on miał w swoim filmie, tak? Takie niektóre momenty, które bardzo dla mnie też fajnie rozładowywały całe napięcie tego filmu. I to, czym on jest, i naprawdę muszę powiedzieć, że ten cały ten sens mnie zaskoczył, bo ja bym pewnie tego filmu w życiu nie obejrzał, gdybyśmy nie mieli go tutaj na tapecie, żeby zrobić o nim odcinek, bo ani bym nie widziałem wcześniej nic tego reżysera, chociaż zobaczyłem, że on zrobił taki film jak Przedszkolanka, który później powstała jego był jego remake, amerykańska wersja z Maggie Gyllenhaal i generalnie pewnie nigdy bym do niego nie zajrzał, a okazało się, że po raz kolejny zresztą, że jednak warto sięgać nawet po coś, co na pierwszy rzut oka może wydawać się nie naszym kinem, nie naszym filmem, ponieważ możemy poczuć po prostu jakąś więź z dziełem i akurat tak w tym przypadku miałem. To wybornie. No mnie trochę zaskoczyłeś, ja jestem pozytywnie zaskoczony, że to się podobał ten film, więc no miło i fajnie. No ja właśnie, ponieważ ja w zasadzie ja widziałem synonimy wcześniej i mi się synonimy bardziej podobały i miałem wrażenie, że są trochę jakby bardziej uniwersalne w sposobie prowadzenia historii. Mi Kolano Ahed się podobało, ale właśnie nie aż tak jak synonimy. Właśnie głównie z tego powodu, że miałem wrażenie, że Kolano Ahed jest jakby bardzo mocno zakorzenione w tej kulturze właśnie Izraela, bardzo mocno też w twórczości samego reżysera i to jest taki bardzo personalny obraz, a ja właśnie miałem poczucie, że jakby aż tak dobrze nie znam jego twórczości dotychczasowej i jakby jego poglądów politycznych i jego sprzeciwu wobec tego, co się dzieje w Izraelu i miałem wrażenie, że jest jakby po prostu dość hermetyczny momentami, w sensie jakby miałem poczucie, że jakby trochę jestem w cudzysłowie, nazwę trochę za głupi na to, co tam się dzieje, w sensie, że nie doczytałem wystarczającej ilości po prostu doniesień prasowych na temat sytuacji właśnie Izraela i Palestyny i w ogóle też problemu Ministerstwa Kultury i jakby ingerencji ministerstwa w dzieła twórcze reżyserów i miałem poczucie, że jakby to jest taki bardzo wyraźny protest, tylko jakby ja nie znałem do końca kontekstu. Więc jakby ja teraz momentami się trochę odbiłem od tego filmu. Podobały mi się niektóre pojedyncze sekwencje. To na przykład ta sekwencja, właśnie sekwencje tańca, które robione były właśnie takie dość teledyskowo i jakby takie dość w innej stylistyce niż reszta dzieła. Takie bardzo podrasowane, bardzo takie skoczne i takie właśnie bardziej dynamiczne niż pozostałe fragmenty. Tak samo jak sam w ogóle też zaczątek tego filmu, tak? Czyli ten casting właśnie na Ahed, te pierwsze sceny, które są bardzo dynamiczne, bardzo takie skoczne w rytm takiej bardzo mocnej muzyki, to mi się podobało, ale potem po prostu miałem poczucie, że jakby no brakuje mi trochę kontekstów dla czytania tej historii. Ale no, z drugiej strony jakoś wszedłem w tą opowieść, ale jakby brakowało mi trochę właśnie takiego większego uniwersalizmu. Znaczy w sensie miałem poczucie, że problem w synonimach rozumiem pełniej, bo był dla mnie jakby bardziej, on też był konkretny, tak? I była konkretna sytuacja Izraelczyka we Francji, jakby jak sobie radzi w nowej rzeczywistości, w nowych okolicznościach przyrody, w których się znalazł. Ale można to było odnieść jakby ogólnie w ogóle do sytuacji imigrantów jako takich. A tutaj miałem takie poczucie, że jakby to jest jakby tak scharakteryzowana i tak jakby tak konkretna sytuacja, że jakby
no po prostu jest bardzo jednostkowa. W sensie jakby, kiedy nie mam tych kontekstów dodatkowych, to jakby trochę, jakby nie mam aż takiego turbo współczucia z tym bohaterem. Bo o ile jakby fajny jest ten kontekst, że on bohaterem też jest jakby reżyser, który jakby w jakiś sposób no, stawia się w kontrze do systemu kulturalnego, który jest w jego kraju, co można czytać w takim razie w kontekście jakby samego reżysera Nedava Lapida, który jakby opowiada o swojej własnej sytuacji, to po prostu brakowało mi jakichś tych większych konkretów, które by... Znaczy właśnie nie konkretnie, właśnie jakichś uogólnień, które jakby sprawiały taką... Tak, jakieś uniwersalności, która by sprawiła, że ja to jakby jestem w stanie odczytać trochę do własnej sytuacji. Aczkolwiek ten kontekst właśnie Ministerstwa Kultury jest w sumie akurat na tyle ciekawy, że to akurat dało się jakoś odnieść też do sytuacji w Polsce, gdzie też jest jakaś taka ingerencja rządu w dzieła kultury, albo taka próba ingerencji, tak? Więc to było ciekawe, jakby takie absurdy systemu podkreślanie, ale jakby mam taką totalną dychotomię z tym filmem. Znaczy w sensie właśnie niektóre pojedyncze sceny mi się bardzo podobały, niektóre konteksty mi się podobały, ale jakoś tak nie byłem w stanie trochę zrozumieć jakby tego dylematu tego bohatera i jakby tego, że on właśnie wchodzi w tak duże dyskusje właśnie z tą bohaterką, która jakby jest przedstawicielką Ministerstwa Kultury, ma ten własny swój klubik filmowy gdzieś na prowincji i jakby tych dwóch spojrzeń po prostu na rząd i jakby na jego politykę. Jakby po prostu, jakby dla mnie to było zbyt konkretne i jakby zbyt mało takich rzeczy, które jakbym ja jako taki widz zachodni, który jakby nie siedzi aż tak bardzo w tej polityce, zrozumiał. Więc trochę się od tego odbiłem, ale z drugiej strony mam też równolegle poczucie, że jakby no nie musimy, jakby w sensie, no reżyser zrobił ten film tak naprawdę właśnie, który już padło właśnie bardzo szybko, trochę dla siebie, z własnych pobudek, więc jakby on też zrobił też jakby film, który jakby jest zrozumiały dla niego i jakby dla ludzi z jego kultury, więc jakby tak naprawdę to trochę jest mój problem, że jakby ja nie doczytałem, tak, w sensie też jest fajne, że ten film jakby w jakiś sposób, no sprawia, że chce się doczytać i chce się zorientować bardziej w tej sytuacji, tak, dowiedzieć się właśnie w ogóle o Ahed Tamimi i w ogóle doczytać w ogóle o co chodzi, jakby jak był ten kontekst tego protestu, jakby dlaczego w ogóle ten tweet wyszedł na świat i dlaczego właśnie były, jakby, dlaczego ludzie jakby się oburzyli tak bardzo. Więc jakby to jest jakby dla mnie okej, tylko jakby no w formie filmowej po prostu jakby nie brakowało mi takiego zalążka emocjonalności, w którym ja po prostu bym popłynął z tym i jakby ten jego dylemat jakby poczuł emocjonalnie, a nie tylko intelektualnie. Okej, no to właśnie gdzieś dla mnie to, co na pierwszym planie się wysuwa wśród zalet tego filmu, to jest ta warstwa intelektualna i to, w jaki sposób jakby to, w jaki sposób Lapid prowadzi w ogóle tego swojego bohatera za pomocą obrazu przez te jego przeżycia. Właśnie tak jak mówiliśmy już o tym gdzieś dynamizmie dużym, gdzieś nie wiem, to jest bardzo takie delezjańskie w ogóle w tym sposobie prowadzenia. Jakie? Takie delezjańskie, że tak powiem. A możesz wyjaśnić, co chodzi, bo ja mam takie, nie wiem, co to znaczy. A długo byśmy w tym siedzieli, ale to jest bardzo mocno gdzieś koresponduje z filozofią. Z filozofią kina Gilles Deleuze'a. Gdzieś bardzo dużo odnajduje tam jego myśli, w której gdzieś dużo siedzę ostatnio i dlatego gdzieś mi się to tak... pierwsza pojawiła taka myśl, żeby odczytywać to w kontekście gdzieś teorii obrazu czasu i tak dalej, a jakby też nie miałam poczucia, żeby ten film nie tłumaczył sytuacji. Jakby on jest bardzo oczywiście takim zlepkiem trochę z tych scenek. Nie jest jakąś taką historią, faktycznie mam wrażenie, prowadzoną ciągiem, takim podążaniem za bohaterem ścisłym, tylko dużo gdzieś tam jest takich dywagacji i zabrakło mi słowa, dygresji, o właśnie, dygresji. Ale równocześnie jakoś czuję, że jest to wyjaśnienie samego problemu w tym. Jakby nie miałam takiego, mimo iż słyszałam już dużo właśnie wcześniej głosów, że ten film jest bardzo hermetyczny i nie do końca zrozumiały dla zachodniego widza, to jednak to właśnie to jest dla mnie trochę niezrozumiałe, bo on gdzieś tam, nie wiem, czułam, że jednak od razu tłumaczy, ale może dlatego to było moim zaskoczeniem, że ja pierwsze, co słyszałam o tym filmie, to, że jest hermetyczny, potem go obejrzałam, a myślałam, że będzie taki totalnie po prostu, że nic nie będzie powiedziane w kontekście samego konfliktu, który gdzieś jednak już jest tak mocno obecny w powszechnej świadomości, że
że jednak, nie wiem, wydawało mi się to już takie... Z jednej strony tak, chociaż ja też rozumiem Michała z tym, co mówił wcześniej, ponieważ jednocześnie ten konflikt jest już od bardzo, bardzo wielu lat obecny w świadomości ludzi, ale też pamiętajmy, że to nie jest taki konflikt czarno-biały, nie? Tam taka osoba, która na przykład nie siedzi w tej sferze politycznej, też może do końca nie wiedzieć na przykład, kto tam w zasadzie ma rację. Wiadomo, że tam można mówić, że jedni mają bardziej, drudzy mniej, ale rozumiem, że jeżeli ktoś na przykład nie jest zaznajomiony tak bardzo z tą sytuacją, to po mm-hmm. prostu po tym filmie do końca może, wiesz, nie poczuć tego, o co chodziło reżyserowi, tak? I co on mm-hmm. chciał nam tutaj mm-hmm. przekazać. Tak może być. Ja mówię, że właśnie ja się chyba nastawiłam po prostu na coś totalnie... jeszcze bardziej tak oderwanego w ogóle od jakiegokolwiek... od tej sytuacji takiego... mówię, totalnie symbolicznego, alegorycznego, filozoficznego, a okazało się, że jednak nie jest aż tak, jakby, mimo iż też tak jest. Znaczy, bo ja też, jakby mi też bardziej chodziło właśnie w kontekście porównania właśnie do synonimów, które moim zdaniem były dość mocno uniwersalne, w sensie one były, okej, okay, jak ja już powiedziałem właśnie o konkretnej bardzo sytuacji, ale jakby ten kontekst po prostu, jestem przybyszem w nowej przestrzeni, był po prostu na tyle uniwersalny, że dla mnie po prostu ten film był dużo bardziej zrozumiały. Tutaj jakby było tak, że było wiadomo, że to jakby u podłoża tego filmu właśnie Kolana Ahed jest po prostu ten konflikt polityczny. I ja po prostu jakby miałem taką poczucie takiej bariery, może też jakby w jakiś sposób trochę sam ją sobie narzuciłem, przez to, że jakby też, ja też oglądałem ten film jakby nie samodzielnie, tylko na festiwalu, jakby w kontekście innych produkcji, które oglądałem, więc więc to było moje takie pierwsze wrażenie, więc może ono po prostu przeważyło na później, bo ja też przyznam się, że jakby miałem tutaj obejrzeć ten film drugi raz, ale jakby koniec końców jakby nie obejrzałem go drugi raz, bo nie miałem czasu i jakby też mam też wrażenie, że jakby ten film właśnie też na tyle nie porwał mnie za pierwszym razem, żeby miał taką chęć po prostu, żeby od razu go oglądać jeszcze raz i jakby analizować bardziej, więc ja po prostu jakby takie, to moje wrażenie było takie, że no nie wszedłem to tak mocno, jakbym chciał, w sensie, mm-hmm. bo w synonimy po prostu wszedłem dużo bardziej, dużo szybciej i jakby dużo bardziej te konteksty rozumiałem, nawet na prostych rzeczach, na prostych symbolach, a tutaj jakby miałem takie poczucie, że jakby że reżyser każe mi po prostu jakby znać politykę i ja po prostu jakby się poczułem jakby taki trochę odepchnięty i jakby może po prostu za mało czasu spędziłem z tym filmem, żeby w niego wejść i w tą sferę jakby zrozumieć, że on mi pokazuje wszystkie te konteksty i jakby mam wrażenie, że bardziej go powierzchownie zrozumiałem niż tak super dogłębnie, jak reżyser chciał, ale z drugiej strony mm-hmm. właśnie nadal mam wrażenie, że jakby i tak czy siak, jakby szanuję ten głos, bo jakby widać, że jest po prostu bardzo konkretna, jakby to jest bardzo konkretny film na bardzo konkretny temat i jakby to jest to, jakby co on jakby chciał wypowiedzieć i jakby to też mi się podoba, że też jest jakby zupełnie inny, więc to też jest ciekawe, że jakby to jest, ponieważ ja widziałem tylko jeden jego film poprzednio, mm-hmm. tak? I jakby to jest zupełnie jakby, mam wrażenie, że jakby gdybym obejrzał, nie wiedząc, kto jest reżyserem, to nie wiem, czy byłbym jakby tak skłonny od razu powiedzieć, że to jest ten sam reżyser. A to jest ciekawe, bo jakby reżysersko to jest moim zdaniem bardzo bliskie. Właśnie w kwestii tej dynamiki, tego składania. Tak naprawdę synonimy swoją uniwersalność zawdzięczają właśnie temu tematowi imigracji mhm. i gdzieś tam odnajdywania się w nowym świecie. Właśnie tam jeszcze była też ta kwestia językowa i kulturowa, a nie samemu podaniu, bo tak naprawdę synonimy również są takie mocno takim filmem bałaganem trochę, który mhm. też jest poszatkowany, jak nawet ta kamera podąża za bohaterem, to jest cały czas jakby rozchwiana, więc gdzieś w tych znakach to dla mnie jest bardzo, bardzo konsekwentny Lapid. Gdzieś bardziej może ta tematyka tutaj faktycznie jest bardziej taka, dotyczy wewnętrznych też takich, znaczy wewnętrznych, nie do końca wewnętrznych, ale takich problemów konkretnego regionu świata i jest też właśnie, nie ma takiej struktury typowego filmu historycznego mhm. dla zachodniego widza, jak nie wiem, jak Aida na przykład. Mhm.
Znaczy mi się wydaje, że tam też jest inna kwestia, która jakby tutaj też tego się poruszaliśmy wcześniej. Mi się wydaje, że jakby ten uniwersalizm tam też wynika trochę jakby z tych emocji. Znaczy w sensie w synonimach jakby jest duże skupienie na emocjach i jakby na tym tam jakby duża część tej osi fabuły jest jakby też na tym trójkącie miłosnym i tych jakby relacji między bohaterami, tego jakby jak oni się czują między sobą. A tutaj natomiast w tym kolanie Ahed mam wrażenie, że jakby te emocje jakby są trochę właśnie na tym drugim planie i ta polityka jest jakby na pierwszym. I jakby ja mam wrażenie, że jakby może właśnie przez to, że ten intelektualizm jest na pierwszym planie, to ja po prostu jakby mam jakby taką blokadę trochę przez to, że jakby nie daję sobie takiego przyzwolenia, że jakby mogę coś wiedzieć. Jakby się bardziej zamykam na to, że kurczę, nie wiem, więc w takim razie pewnie nie zrozumiem. Jakby trochę nie daję sobie jakby przyzwolenia popłynąć na to, żeby jakby mnie, żeby popłynąć. Dokładnie. Bo jakby chodzi mi po prostu, że jakby jest bardziej tutaj ten film, to jest film dyskurs, a nie film jakby o emocjach. I jakby mi się wydaje, że to jest też taka trochę może jakiś rodzaj blokady, która jakby się wytworzyła po prostu między mną a tym filmem. Być może. To jest dobry trop właśnie. Nie zamykajcie się. Jak nie wiecie, to zrozumiecie prawdopodobnie w końcu jednak. Tak. Albo można się tak na odwrót wręcz, tak jak ja to zrobiłam, nastawić, że nikt wam nic nie powie w tym filmie, a później się zaskoczyć, że wszystko jednak, wiesz. Wszystko wiadomo. No, także tak. Ale jesteśmy chyba raczej pozytywnie nastawieni do tego filmu. Tak, ja trochę powtórzę to, co powiedziałem wcześniej, że bardzo mi się podobało to, że ten film ma takie właśnie momenty, które nas dają nam oddech, tak? Mhm. Że to jest takie właśnie, że on mówi, a potem my możemy chwilę odetchnąć sobie przez pewne momenty, zwłaszcza te, w których jest wplatana ta muzyka. Podoba mi się, że to jest jedna z początkowych scen. Zwane są kiedy Paradis. Generalnie kiedy jak bohater idzie sobie tak. Po tej pustyni ze słuchawkami na uszach i słucha muzyki i tańczy. Ostatni na przykład sezon, który też zaraz będzie premiera Umbrella Academy, przypomniał mi, jak bardzo lubię, kiedy w produkcjach wchodzi muzyka i bohaterowie robią jakieś głupoty. Głównie związane z tańcem. Bo to skraca dystans. Tak, fajnie tam w tej scenie, co leci Vanessa leci właśnie Be My Baby Vanessa Paradis bodajże, to jak tam fajnie kamera pracuje z bohaterem. Tam tak, są tak bo ona fajne tak rzeczy. Chodzi tak w ogóle. On się oddala, przybliża. Dziwne te kadry się zaczynają robić. Praca kamery jest tutaj naprawdę ciekawa i oryginalna. I myślę, że gdyby tych elementów tutaj nie było, to ja bym ten film odebrał inaczej. Właśnie miałbym trochę takie wrażenie, że on jest takim... To nie będzie pewnie dobre słowo, ale trochę takie moralizatorskie na temat i taki... Muszę skomentować te złe rzeczy, które się dzieją wokół. A tutaj tak jak ty, Michał, powiedziałeś, to skraca dystans, przez to możemy trochę inaczej ten film odebrać i faktycznie pomimo tego, że on mówi o jakichś ważnych rzeczach, to jest bardziej dla nas przystępne jako widzów. I to jest właśnie w nim fajne. Ale właśnie w tym kontekście właśnie tego opowiadania o złych rzeczach, to mi się podobało, to akurat to pamiętałem. Mi się podoba też, że to jest też tak, że to nie jest jakby czarno-biała wizja. W sensie on, krytykując ten rząd i krytykując te jakby metody pracy Ministerstwa Kultury, on też pokazuje, jakie są dobre strony. W sensie tam jest dużo elementów, które jakby pokazują, że jednak to jest jakiś rodzaj promocji kultury. Jest jednak to, że w ogóle fakt, że w ogóle dają pieniądze na produkcje filmowe, które nawet w swoim założeniu są jakby antysystemowe, że jest okej. W sensie więc to jest ciekawe, że ten film jakby nie jest taki czarno-biały, tylko właśnie pokazuje te różne odcienie szarości i pokazuje właśnie to, że on tak naprawdę krytykuje jedne rzeczy, ale jakby sam też zdaje sobie sprawę, że korzysta z innych rzeczy, które tak naprawdę ten sam rząd mu dał. Więc jest też taka trudna sytuacja. Właśnie, i też mam wrażenie, że właśnie dlatego, że znowu to jest znowu dyskurs bardzo intelektualny, że właśnie on jest takim rozkroku po prostu, jak on się ma moralnie czuć z tym, że jakby z jednej strony krytykuje, a z drugiej strony sam korzysta. Więc to jest też taka szara strefa, w której on jakby sam nie wie, jak się poruszać. Więc ja mam też wrażenie, że właśnie to też trochę wpłynęło na mój odbiór, że też trochę nie wiem, jak to odbierać do końca. To prawie jak więc... w Polsce. Nie lubisz PiSu i 500+, ale sam bierzesz. No właśnie trochę tak, no. Ja akurat nie biorę, ale tak. W sensie, no tak, w sensie dokładnie to chodzi. No w sensie to jakby właśnie, czy wspierasz ten system, jeśli korzystasz z niego, czy nie? Jakby, co to sobie świadczy? Więc to jest ciekawa ta szara strefa, w którą on wchodzi. Tylko właśnie przez to, że to jest taka szara strefa, to i on sam jako reżyser, jako bohater nie wie jakby w zasadzie, jak się do tego odnieść, to po prostu ja też jakby miałem taki problem, że też nie do końca wiem, jak się do tego odnieść. Znaczy, mam wrażenie, że też ten film, jakbym go obejrzał po prostu samopas, jako jeden film i jakbym miał czas na zastanowienie się na nim dłużej,
co w zasadzie pewnie powinienem zrobić tego odcinka, przepraszam, że tego nie zrobiłem, to bym pewnie inaczej jakby go odbierał, bo tak jak po prostu on, jakby ja go widziałem właśnie w Cannes, jakby w ciągu w ramach, takim. W ciągu, to on po prostu jakby nie zrobił na mnie takiego turbo wrażenia, żeby został i jakby chodził za mną po prostu dłużej. Bo na przykład synonimy zostały, no i jakby to, tylko właśnie też jest taki myk, że w sumie, chociaż synonimy też widziałem na festiwalu, ale jakoś tam one tak, nie wiem, tak, mi się wydaje, że tam akurat zostały ze mną dłużej też, bo po tej wygranej po prostu jakby musiałem jakby usiąść i się zastanowić i napisać tą recenzję i pomyśleć jakby, co mi chciał reżyser przekazać. Tutaj napisałem krótki tekst i jakby tam właśnie w tym tekście trochę się motam, jakby co ja bym chciał powiedzieć i właśnie dużo jest takich rzeczy, że ja nie do końca rozumiem, ale na przykład widzę właśnie, że zwróciłem też uwagę, że właśnie te zabiegi formalne są super. I jakby też i widzę właśnie, że zwracam uwagę, że są różnorodne, bardzo takie proste, ładne zdania, że jest wiele różnorodnych kontekstów. Jakby nie tłumaczę, jakie to są konteksty, tylko jest wiele różnorodnych kontekstów, każdy może zrozumieć po swojemu, tak? Więc jakby po prostu czuję, że to po prostu taki film, który jakby no trzeba samodzielnie obejrzeć, zastanowić się na nim, poczytać w ogóle też o Ahed, poczytać o sytuacji izraelsko-palestyńskiej, poczytać o jakby o twórczości reżysera. W ogóle też ten kontekst, o którym ty, Jan, powiedziałeś właśnie, że jest ten film Przedszkolanka. Ja generalnie po obejrzeniu filmu Przedszkolanka z Maggie Gyllenhaal jakby cały czas czekam, żeby obejrzeć ten film Lapida i od lat cały czas nie mogę, nie wiem dlaczego. On jest w ogóle gdzieś dostępny. Muszę go w końcu usiąść i jakby obejrzeć, bo jakby jestem bardzo ciekawy, jak on podszedł do tej historii, zwłaszcza, że właśnie tutaj te właśnie i synonimy, i kolano Ahed pokazują, że on jakby no, różnorodnie podchodzi do tych tematów, więc jestem bardzo ciekawy, jak ten film wyszedł, bo ta Przedszkolanka z Maggie Gyllenhaal jakby dla mnie zrobiła duże wrażenie. W sensie ja jakby zrozumiałem ten problem, który tam jest, mi się bardzo podobał, więc jestem ciekawy, jakby jego właśnie ta oryginalna izraelska wersja wyszła, więc w końcu muszę obejrzeć. Myślę, że to też może być fajny temat do takiego odcinka porównawczego. My czasami robiliśmy takie, wiecie, oryginał versus remake, więc myślę, że możemy kiedyś sobie siąść do tego. Bo ja nie widziałam ani jednej, ciekawe. Ani drugiej wersji, także no jestem otwarta na propozycje. To tak. Właśnie zaproponowałem. Tak się rodzą świetne pomysły. Czyli polecamy Kolano Ahed. Tak, jak najbardziej uważam, że no, że każdy może w tym filmie znaleźć coś dla siebie i może się on okazać, tak jak było na przykład w moim przypadku, że pierwotnie myślałem, że to zupełnie nie moje kino, okazało się coś, z czego coś wyniosłem nawet. Więc film wchodzi w ten piątek do kin, tak, jeśli dobrze pamiętam? Tak. 24 czerwca, to się dobrze składa, bo w mojej imieniny, więc idźcie do kin, głównie do kin studyjnych, bo to jest film od Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, więc tak jak w większości przypadków ich filmy od ich dystrybucji możecie oglądać przede wszystkim w kinach studyjnych, ale oczywiście nie jest to reguła, więc zajrzyjcie, czy w waszych salach ten film będzie wyświetlany, jeśli tak, to gorąco polecamy. To ja tylko jeszcze ostatnie słowa powiem, że aktorsko mi się bardzo ten film podobał i ekspresja głównych bohaterów mi się bardzo podobała. I byłem też bardzo zaskoczony, że na przykład główna bohaterka żeńska to jest w ogóle jej debiut na ekranie i naprawdę to jest jakby bardzo fajna rola, bardzo taka przykuwająca uwagę i jakby to mi się rzeczywiście podobało, że oni są po prostu bardzo ekspresyjni. W sensie mimo jakby i to jakby nawet jakby nie do końca rozumiałem jakby ich dylematy moralno-polityczne, to jakby sposób, w który jakby oni reagowali na niektóre rzeczy, jakby właśnie ich mimika w szczególności też mimika głównego aktora, po prostu jakby było czymś, co jakby rzeczywiście przykuwało uwagę i sprawiało, że sprawiało mi radość tak naprawdę. Jakby, nie wiem, czy to dobre słowo w tym kontekście, ale jakby po prostu jakby to było dla dobrze mnie w miarę oglądało. Zrozumiałe. I tak, dobrze się oglądało, więc głównym chyba wyznacznikiem to jest tutaj, żeby się otwierać na nowe gatunki, na nowe pomysły i może się coś z tego zrodzi fajnego, także tak. Także ja koniec końców też polecam, mimo że synonimy polecam bardziej, ale jakby myślę, że można wyciągnąć z tego coś dla siebie. No i właśnie jak się ogląda pojedynczo, to można też jakby bardziej to poprzekminiać i porozmyślać i dostrzec dodatkowe smaczki. Także polecamy. Julia poleca chyba najbardziej, ponieważ z tego co widziałem, to dość wysoko oceniła ten film. Tak. Więc jeżeli tak się składa, że zazwyczaj wasze gusta pokrywają się z gustami Julii, no to tym bardziej musicie film zobaczyć. Tak. Moje się nie pokrywają, a też polecam. Jana się też nie pokrywają, ja też polecam. Ja też polecam, oczywiście. Więc idźcie do kina, oglądajcie i jeżeli będziecie chcieli, dajcie znać, jak wam się podobało. A my na ten moment kończymy.
To był 169 odcinek podcastu Inna Kultura. Słyszymy się już niebawem. I co? Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia.